jeszcze mamy tutaj kogoś? Dobrze, chyba nie, ktoś zrezygnował. To co, zaczynamy? Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam serdecznie zgromadzonych w sali w budynku Wyższej Szkoły Europejskiej. Witam również serdecznie te osoby, które oglądają nas na YouTubie. Bardzo się cieszę, że w ramach cyklu spotkania z mistrzem możemy dzisiaj gościć profesora Radosława Markowskiego z Uniwersytetu SWPS, dyrektora Centrum Studiów nad Demokracją. I zapraszam wszystkich Państwa do wysłuchania wykładu pana profesora Antropocen, wyzwania dla nauk społecznych. Zapraszam, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Jest bardzo miło być w Królewskim Grodzie zawsze, zwłaszcza jak pogoda jest piękna. Ja chcę na wstępie powiedzieć tylko jedno zdanie, bo mógłbym w ogóle cały czas o tym, ale miewam od czasu do czasu problem i poczucie niedorzeczności tematu, który dziś prezentuję. No ale na to się umówiliśmy. Gdyby to nie było nieestetyczne i źle podane, nawet bym zażartował, że niestety Walodio mi zepsuł temat na być może przyszłe lata, bo antropocen jest prawdziwym zagrożeniem dla nas, a tutaj od 6-7 dni mamy kompletnie inny problem i oczywiście proszę o wybaczenie, że nie mówię o rzeczach ważnych, a o takich, które wyglądają na mało ważne, ale spróbuję Państwa postraszyć przez te 45 minut, tak żebyście później już zaczęli o antropocenie czytać. Tego sporo jest, głównie po angielsku, ale też po polsku pomału. A więc czym jest ten antropocen? Proszę Państwa, w największym skrócie to jest epoka człowieka, którą odkryli mniej więcej 20 lat temu geologowie. Człowiek stał się czynnikiem geologicznym, powiadają. Pojawia się tam taka hipoteza narracji, kreacji natury, która mówi, że już nie jest tak, że my ludzie stoimy naprzeciw natury, my determinujemy, co jest naturą, a co nią nie jest. I to oczywiście jest natychmiast, wracamy do odwiecznego wątku w naukach społecznych, natury i kultury, które to rozróżnienie jak gdyby traci w tym momencie sens. By była jasność, ten antropocen, o którym będziemy mówić, zarówno ta debata, te wyzwania, to jest coś znacznie więcej niż składowe tego antropocenu, a więc problem plastiku w oceanach, problem emisji gazów cieplarnianych, problem zasolenia wód, problem związany z globalnym ociepleniem, z szalejącym klimatem. To wszystko mieści się pod tym parasolem antropocenu. To refleksja nad losem planety, w którym, jak mówiłem, człowiek stał się czynnikiem geologicznym. To jest jednocześnie taka w literaturze, istnieje już czasopismo Anthropocene Review, które powiada, że człowiek powinien na nowo wylądować na tej planecie. Że nie zdawaliśmy sobie do tej pory sprawy, że właściwie jesteśmy zdolni do życia na tej planecie zaledwie w takiej 6-kilometrowej cienkiej warstwie między poziomem morza a górami, a i to przy 5000 potrzebujemy ekstensji technologicznych, żeby tam przeżyć. I nie zdajemy sobie sprawy, że tylko tu możemy żyć. Kiedy to się stało? No, proszę Państwa, są kilka takich momentów, w których ludzie zaczynają opowiadać o tym, jak to człowiek zmieniał. Jedno to jest mniej więcej 10 czy tam 8 tysięcy lat temu, kiedy pojawiło się rolnictwo. Zresztą bardzo charakterystyczne, że w kilku miejscach na tej planecie to nie była klasyczna dyfuzja kulturowa, która ruszyła z jednego miejsca do innych, tylko ze względu na naturalne zmiany temperatury na Ziemi rolnictwo stało się możliwe. To bardzo ciekawe. Dzisiaj różni w naukach ścisłych pisują o tym, jak rolnictwo właściwie zubożyło nasze życie i cała taka wielka narracja jest w tej chwili, jak to nasz mózg, nasze ciało, nasze zdolności
są ciągle zbieracko-łowieckie. I jak to fajnie było, kiedy żeśmy biegali razem z wilkami, jeleniami, kotami wielkimi po lasach i zbierali, żeby przeżyć. Inni mówią, a skąd wy wiecie, czy jemu było temu zbieracko-łowieckiemu tak fajnie? Jakie macie dowody? Nie ma niczego pisanego. I ci, którzy bronią tej tezy, wskazują na dwie rzeczy. Jedna to są archeologiczne dociekania pokazujące kości tych ludzi, których widać, że tam nie ma złamań typu wojennego, ran pewnego typu, a więc, że te zbieracko-łowieckie grupy, zazwyczaj właśnie takie do 100-150 osób, nie prowadziły wojen jako takich. Oni mogli ginąć z innych powodów, ale czegoś takich obrażeń, jak później się pojawiły w rolniczym fazie naszego rozwoju, nie ma. I druga wskazówka, że musiało być nieźle, jest to, że w ich symbolice, w ich kulturze, to co pozostawili, niewiele, nie ma w ogóle malowideł o wojnie, nie ma niczego, co by wskazywało, że to były agresywni ludzie. Więc, ale oczywiście te kilka tysięcy lat temu to tylko mówimy, że zapoczątkował człowiek ekstensywne, czy jakoś tam w miarę ekstensywne kultywowanie ziemi. Bardzo poważnie przyglądamy się temu, co się stało w drugiej połowie XVIII wieku wraz z wynalazkiem maszyny parowej i konsekwencją, to Państwo doskonale wiecie, znacie. I rzeczywiście to, co za chwilę, o czym będę mówił, tak zwane wielkie przyspieszenie, the great acceleration, a więc coś, co się pojawiło w latach 50. Wybuchy jądrowe w różnych miejscach świata wskazują dzisiaj, geologowie nam są w stanie to pokazać. W skałach widać ludzką ingerencję, ponieważ tam jest efekt rozszczepionego atomu, który fruwał po naszej planecie 70 lat temu po raz pierwszy. I tu ewidentne są zmiany geologiczne od 50 roku. Za chwilę Państwo zobaczycie taki graf, który jest trochę rozmazany. Ja się postaram opowiedzieć, co tam jest. Wielkie pytanie, jakie w związku z tym mamy i z tymi zagrożeniami, które dzisiaj naocznie widzimy, jest pytaniem, dlaczego tak długo milczeliśmy, dlaczego tego nie widzieliśmy. Tu macie tą temperaturę na naszej planecie. To jest 20 tysięcy lat temu, de facto 22. Tutaj zaczyna się okres rolniczy, plato, temperatury wokół zero i tutaj gdzieś rok właśnie 1900-1950. Temperatura zaczyna rosnąć. W tej chwili mamy 1,5 mniej więcej. Ludzie się sprzeczają na ten temat. Jak dotrzemy do 3, to już będzie bardzo źle, a jeśli nic nie zrobimy przy 4-4,5 wzrostu od tamtego, wszyscy się po prostu wyparujemy, łącznie z naszymi szczurkami, kotkami, osiołkami i innymi. Krótko mówiąc, jest się czego bać. Prawdopodobnie długoterminowo i wy przede wszystkim, bo ja nie chcę, żebyście się wzruszali nad moim losem, ale ja tak czy inaczej, jak się będę dobrze prowadził, za 20 lat się egzituję stąd, więc mnie to może mniej obchodzić. Natomiast wy w tym 2050 czy 70 możecie mieć poważne problemy, żeby znaleźć wodę, tak? Jeśli nic nie zrobimy, a lubimy nic nie robić, teraz o tym będę mówił. I tu jest ten graf, przepraszam za... Ja Państwu opowiem, co tu jest. Tu jest taki rozwój ludzkości mniej więcej do 1800 któregoś roku. Później różne rzeczy troszeczkę rosną, a tutaj gdzieś zaczyna się ten 1950 rok. I to jest międzynarodowa turystyka, to jest wskaźnik telekomunikacji, transportu, w sensie liczby pojazdów, produkcji papieru, zużycia wody, wielkie tamy, konsumpcja energii, ludność miast od 0,05 do 3,5 miliarda. Foreign Direct Investment, PKB, ludność świata. I gdybyśmy mieli czas, żeby w to się zagłębiać, to bym na jedną rzecz tutaj zwrócił uwagę, że to nie jest czysta pochodna wzrostu ludności świata od 1 do 8 miliardów w ciągu tam stu kilkudziesięciu lat. To jest geometryczny postęp konsumpcji tego wszystkiego, co oczywiście może brzmieć pozytywnie. To znaczy po prostu, że więcej ludzi żyje na planecie, ale na dodatek jeszcze tym ludziom się lepiej żyje. I teraz, żeby było, zanim zacznę krytykować to wszystko, powiedzieć tak, że
Oczywiście, że nam się żyje znacznie lepiej niż 100-150 lat temu, począwszy od pokoju. Otóż tu w tym miejscu, gdzie się znajdujecie, nigdy nie było okresu, gdyby 70 parę lat nie było wojny, prawda? No właśnie, czy pytanie, czy teraz to chcemy nadrobić, czy nie, to jest inna sprawa. Natomiast ja przeżyłem całe życie w nieprawdopodobnym. Prawie, że nikt z poprzednich pokoleń nie miał tej frajdy, że żył w pokoju, a że Jaruzelski tam próbował trochę, to tak słabo mu wyszło, gdyby nie to, że tam też parę osób, parędziesiąt zginęło. Ale generalnie rzecz biorąc, wojny jako takiej nie znaliśmy. No i pytanie jest wielkie. Tu są różne takie wskaźniki. Ja wiedziałem, że muszę jakieś obrazki kolorowe dać, bo to teraz byście mówili, że przyjechał taki z Warszawy, a obrazków nie potrafi pokazać. Tu tego nie widać, ale tu są właśnie takie różne geologiczne warstwy. To na różnych takich, jak wpiszecie sobie, wygooglujecie Anthropocene Graphs, to dużo lepszej jakości te obrazki. Jak my zużywamy wodę? No zużywamy tak, że 4000 kilometrów sześciennych co roku. To jest ekwiwalent mniej więcej tego, czym jest jezioro Malawi w Afryce. Jak to się stało? No i tu pora zacząć taką refleksję, która już jest związana z tematem dzisiejszym, mianowicie nauki społeczne, nauki w ogóle. Jak to się stało? No stało się tak, że za antropocen, za te wszystkie ogromne zmiany klimatyczne, plastik, to, że w oceanach ten system, to Attenborough znakomicie opisuje, nie wiem, czy widzieliście film, jest książka też po polsku, opisująca, dlaczego pewnego rodzaju ryby, zwłaszcza te wielkie ryby, są fundamentem zachowania równowagi w oceanach, żeby żyły inne żyjątka, które tam są. Odpowiedzialna jest niepohamowana nowoczesność oraz dominujący typ kapitalizmu ze swą bezkrytyczną, wręcz teleologiczną obsesją na temat zysku, produkowania, specyficznej ideologii konsumeryzmu i innowacyjności za wszelką cenę. Prawda? Lubimy swoje gadżety w telefonie, ale ja Państwa zapewniam, 90% tego, co macie w telefonie, jest sprzeczne z istotą, z potrzebami gatunkowymi człowieka. To jest kreowanie potrzeb. Tam są fajne rzeczy. Można zadzwonić, można zrobić zdjęcie, można to i 90% ogłupiaczy, który zajmuje czas. A propos, ja przepraszam tych, którzy chcieli na Facebooku tutaj oglądać mnie, ale ja jestem świadomym przeciwnikiem walczącym z Facebookiem. Nigdy Facebooka nie miałem, nigdy go nie będę chciał. Argumentacja potrafi być taka jak Roger Waters, słynny muzyk zespołu Pink Floyd, to wyłożył Rudemu, który tą firmą kieruje, kiedy Rudy chciał od niego kupić za wiele milionów muzykę Another Brick in the Wall, żeby została ona hymnem Facebooka. To Państwo sobie też zobaczcie na YouTubie, jaka padła odpowiedź. Słowo angielskie prick tam się pojawia wielokrotnie. Ale nawet nie byłoby problemu, gdyby to tylko Markowski, przepraszam, że porównuje się Roger Waters, tylko problem jest w tym, że proszę sobie prześledzić w tej chwili, co się dzieje w Kongresie Amerykańskim w tych przesłuchaniach, jak już psychologowie, psychiatrzy, biologowie pokazują, jak przerażające są skutki bycia na Facebooku i będzie się to pogłębiać. Więc ten proces spowodował zanikanie habitatów naszych przyjaciół zwierząt, przyspieszony zanik bioróżnorodności albo rozwinął patologiczną, nową, niechcianą bioróżnorodność, która nie powinna była się tu znaleźć. Oceany jako wielowarstwowe ekosystemy są niszczone. Generalne po prostu jest zagrożenie życia na planecie. Inni mówią wręcz o kapitalocenie jako właśnie tej formie kapitalizmu, tego sfinansjalizowanego kapitalizmu jako problemu.
Trzeba sobie powiedzieć coś takiego. Jak państwo byście spojrzeli, co jest wokół nas, to trzeba powiedzieć tak. Przyroda nie jest kreatywnym twórcą nowych minerałów. Robi to bardzo powoli. Człowiek natomiast wykreował bardzo wiele w bardzo krótkim czasie. Plastik, beton, aluminium. Na przykład aluminium mamy wyprodukowane już 500 milionów ton aluminium na świecie. To żeby wam zobrazować, co to znaczy, gdybyście wzięli formę, folię aluminiową, można pokryć całe Chiny i część Gobi w Mongolii. Jeśli wam się ta idea pokrywania aluminium podoba, to właśnie jest taka możliwość, bo tyle tego jest. I to jest coś absolutnie sztucznego. Druga, bardziej dojmująca statystyka powiada tak. Na tej planecie, gdyby zważyć wszystkie żywe organizmy, w tej chwili 2/3 żywych organizmów to są zwierzęta hodowlane, które my żeśmy wykreowali. Krówki, świnki, owieczki, kózki, osiołki i tak dalej. 30% to jesteśmy my i rośniemy, bo też żyje nam się lepiej. I zaledwie, proszę państwa, zaledwie 3% to jest dzika przyroda. To są hipopotamy, słonie, lisy, wilki i inne przesympatyczne zwierzątka. Mamy problem także z urbanizacją. To, co państwo tu widzicie, w 50 roku 30% ludzkości żyło w miastach, obecnie około 60%. Dojdzie to w 50 roku do 67% przy absolutnie wzrastającej liczbie ludności, która dzisiaj jest 8, niedawno była niewiele ponad 1, a będzie za chwilę około 10, jeśli nic nie zrobimy. W tym Afryka się podwoi do 2,5 miliarda. I chodzi o to tutaj, że wielkie metropolie zwłaszcza oznaczają to, że po prostu dowozi się żywność do tych miejsc. Nie ma tego, co było 100-150 lat temu, że żywność była konsumowana w większości na miejscu. To trzeba wyprodukować, to trzeba tak wyprodukować, żeby było zdolne do transportu, to trzeba zakonserwować i to trzeba po prostu przewieźć samolotem, który dymi. Tak? Ja jestem wielkim, ale niech będzie. Uwielbiam Sauvignon Blanc z Marlboro z Nowej Zelandii, ale niedawno właśnie przeczytałem, ile jedna butelka dostarczona do Polski kosztuje dymu samolotowego. No i właściwie czasami oszukuję, ale staram się nie kupować, prawda? Bo Sauvignon Blanc nie tak dobre jest też francuskie czy jakieś bułgarskie i tak dalej. Trzeba o tym wszystkim myśleć. My dowozimy, pakujemy, konserwujemy. No i oczywiście w konsekwencji też przez to, że to do miast trafia, to marnujemy tą żywność. I to critical zone, bardzo szybko. Mówiłem już o tym. To jest cieniutka warstwa owych 6 kilometrów. Traktowane w refleksji jako pewnego rodzaju ekwilibrium. Tak było przez dziesiątki lat pisanej historii, tak zapewniają nas było przez miliony lat historii tej Ziemi. Nawet meteoryty, które próbowały tutaj tę Ziemię wybić z tej równowagi, dawała Matka Ziemia radę. Wracała do ekwilibrium nawet po uderzeniach wielkich meteorytów, nawet przy ginięciu niemal całej przyrody. No ale teraz ma homo sapiensa naprzeciwko i może tego nie wytrzymać. To jest ten wielki problem i dlatego problem polega na tym, że tempo zmian, o których za chwilę jest tak szybkie, że my ludzie jeszcze jako tako nadążamy, bo mamy tak zwane ekstensje i możemy się przystosowywać do środowiska, ratując się różnego rodzaju gadżetami wokół nas, ale zwierzęta nie mogą. One tylko mogą się dostosowywać do zmieniających się warunków genetycznie. A to jest długotrwały proces, więc im naprawdę to bardzo, bardzo grozi. No i jest ta teoria Gaia. Właśnie to jest właściwie to, co przed chwilą powiedziałem. Ze względu na czas nie będę tego rozwijał. To jest ten mit właśnie tej mądrej matki natury przyrody, która niezależnie od wszystkiego daje sobie radę, ponieważ ma ten wmontowany, jedni to nazywają mądrością natury, inni widzą w tym palec czy cokolwiek innego Boga. W każdym razie chodzi o to, że jest to system, w którym flora i fauna wpływają na niebiotyczne środowisko, na przykład regulując temperaturę i chemiczny skład,
I o tym na co dzień słyszymy, kiedy wycinka lasów Amazonii czy na Borneo coś się dzieje, to o tym jest właśnie mowa. No i teraz już przechodzę do samych nauk społecznych i trzeba by powiedzieć tak. Mamy problem, dlatego że te nauki ścisłe od fizyki przez biologię, chemię i geologię, które się tym zajmują od 20 lat, żyją w separacji od nauk naszych społecznych. Nauki społeczne są oparte na probabilistyce, na czymś, co można nazwać, nie mamy takich silnych teorii, nie mamy praw, które rządzą tym, co badamy, bo człowiek kaprysi, człowiek ma bóle głowy, jest zakatarzony, zmyśla coś, kłamie, samoracjonalizacje są po prostu plejada wymysłów, jak potrafimy się sami oszukiwać, niekończąca się. Mamy ciężko, żeby homo sapiensa zbadać do końca dobrze. Ale brak też teorii i słownika, by rozmawiać międzydyscyplinowo. Wielkie pytanie jest to, które już mówiłem, dlaczego tak długo milczeliśmy, dlaczego pozwoliliśmy na to, żeby ten proces zaszedł tak daleko. No i odpowiedź jest to ta gospodarcza, ta obsesja wzrostu za wszelkie ceny. I rzeczywiście trzeba by sobie popatrzeć na zwłaszcza tą kulturę demokratyczną, ale leseferystycznego kapitalizmu, takiego, gdzie rynek i rynek jest panaceum niemal na wszystko, które są identyfikowane z anglosaską kulturą, zwłaszcza z amerykańską self-made mana i takich poczucia, że wolność jest ważniejsza od równości, a prywatny biznes ma być nieskrępowany, a na dodatek święte prawa własności są ważniejsze niż na przykład sprawiedliwość społeczna. No i tu jest szereg takich rzeczy, o których nie mam czasu szczegółowo mówić. Ci z Państwa, którzy są blisko socjologii Roberta Mertona, teorii o anomii i o dewiacji, mogą sobie odtworzyć i tamta silna hipoteza, że taki nacisk silny na kulturowe osiąganie celów, jak w Ameryce, to jest coś, co prowadzi do bardzo wielu zagrożeń i patologii. Praca Wilkinsona z 2007 roku o nierównościach społecznych i o tym, gdzie one się pojawiają i jaki straszliwy skutek mają nie tylko psychiczny i społeczny, ale także na samobójstwa, na zdrowie ludności, czy nawet na takie rzeczy jak małżeństwa i tak dalej. Jest cała nowa dyskusja o państwie jako instrumencie, który wbrew pozorom, wbrew temu, co nam próbowano wmawiać, że rynek był wielkim innowatorem i znowu można by wrócić do tego, nie mam przy sobie tej komórki i pani Mariana Mazzucato ostatnio w takich silnych wykładach powiada coś takiego. Popatrzcie na ten telefon. To, co tu jest, GPS, to, co tu jest, touchpad, to, co tam jest i wymienia po kolei sześć wynalazków, które się tam znalazły, żaden z nich nie powstał w sektorze prywatnym. To wszystko były publiczne pieniądze różnych krajów. Czasami oczywiście poprzez sektor wojskowy, jak GPS, prawda, dochodziły. Czasami to Massachusetts Institute of Technology był, ale to były pieniądze grantowe z publicznych pieniędzy. I problem gigantyczny, jaki mamy, to jest to, że cwaniacy z sektora prywatnego zawłaszczają te innowacje, które są nasze. To my je finansujemy i potem po wielkich tych nam sprzedają to z ogromnym zyskiem i tak dalej. No tu szereg innych rzeczy jest, ale jedno, co chciałem tutaj na koniec podkreślić, to jest to, że że mamy też problem z kulturowo-religijno-cywilizacyjny w tym sensie, że my w tej kulturze monoteistycznych religii, ta nasza szczególnie tutaj problematyczna jest, mianowicie chodzi o to, że jak się popatrzy, jak do natury matki się odnosili ci w religiach wschodu, czy dzisiaj jest też szeroka refleksja na temat społeczeństw pierwotnych, jak sobie radzą na Borneo, w Amazonii czy w Arktyce. I ten nasz nacisk na indywidualizm i nacisk na osiąganie to jest wielki problem. Ale w ogóle antropocen jako taki idzie moim zdaniem na czołowe zdarzenie z tymi monoteistycznymi religiami, ponieważ one są absolutnie skoncentrowane na człowieku. Człowiek, 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 ewentualnie rodzina, rodzina, rodzina,
tu polska rodzina oczywiście, i nic niemalże o świecie ożywionym, o osiołkach czy o myszkach i tak dalej, albo niewiele. Ja wiem, że zaraz ktoś z Państwa wstanie, a mój proboszcz to jednak mówi o tym. No on akurat mówi, ale większość nie mówi. Tak? I papież tutaj, który zaczął tym, ten nowy papież, tym językiem mówić, to jest dobry początek czegoś, ale to dalece nie wystarcza. Tu jest taka teza, którą możemy pominąć, ale naprawdę warto się temu, ci, którzy się interesują politologią, zauważyć, że nasze gapiostwo zwłaszcza jest widoczne w tym 89 roku. Wtedy, kiedy rozmontowywaliśmy komunizm, to nie zauważyliśmy, że pozbycie się tego monstrualnego zła polityczno-społecznego, takie otwarcie się bezkrytyczne na gospodarkę rynkową, ze swej istoty bardzo dobre. Ja jeszcze raz podkreślam, 1,2 mld ludzi w ostatnich 30-40 latach zostało uratowane od głodu. 800 milionów z tego w Chinach, prawda? Nie ma dwóch zdań, że właściwie to nie jest o nowoczesności i modernizacji jako czysty źle, ale o ubocznych skutkach, które nie chcieliśmy widzieć. I to samo dotyczyło właśnie tego pozwolenia na te nierówności, na ten sfinansjalizowany kapitalizm, na brak kontroli. Można powiedzieć krótko, demokracja straciła kontrolę nad siłami rynkowymi. Do tej pory, od gdzieś połowy XIX wieku, a już na pewno w XX, był zawsze taki balans, że rynek robił swoje efektywnie, sensownie, ale polityka demokratyczna była w stanie upilnować, żeby to się nie wymknęło z kontroli. No i teraz antropocena, polityka tak bardziej dokładnie. Antropocen ujawnia tą wielką moc człowieka, negatywną i pozytywną, ale dotychczas nie zgadzamy się właściwie, o jaką władzę chodzi. No i pierwsza podstawowa sprawa to jest to, że antropocenowe rozwiązania to jest konflikt wewnątrz społeczeństw. Jedni chcą dalej spalać węgiel, jeździć samochodem, a inni już nie chcą tego robić i jeżdżą rowerem czy coś tam robią, prawda? Ale to ma możliwość rozwinięcia się w taki trwały rozłam polityczny w takim rokanowskim rozumieniu, że to jest coś trwałego jako opozycja polityczna, tak jak lewica, prawica czy coś takiego. Ale zarazem, i to jest być może ważniejsze, to jest globalny konflikt polityczny między systemami. Biedne południe, bogata północ. Ta Afryka i Indie w ogóle nie rozumieją, nie widzą, mówią blade twarze. To jest wasz problem. Wyście przez dekady, stulecia wykorzystywali tanią energię, zapyliliście, zabrudziliście ten świat, a teraz jak my chcemy was doganiać tanią energią, to nam mówicie, a to zbudujcie sobie, prawda, fotowoltaikę albo fermy to, i tak dalej. To jest konflikt, który nie rozejdzie się po kościach, bo jest prawdziwy, bo jest o interesy. No i tu trochę o tym właśnie, co już mówiłem, że to też. No i teraz co robić? Proszę Państwa, ja poprzedni wkład o antropocenie robiłem w siedlisku Żmij Ekonomicznych. I celowo ich trochę próbowałem, strasznie ta ekonomia to takie, strasznie to dogmatyczne. To tak się takie mądrale, tak myślą, że mają prawdziwe wskaźniki, takie poczucie, że to taka nauka mądra. A jak przychodzi co do czego, żeby zobaczyć, który bank padnie nie za 20 lat, w przyszłym roku, to nic nie wiedzą, tak? No dobrze, to już wiecie, że lubię ekonomistów, tam dwie osoby lubię, nawet mógłbym się pozwierzać czemu, ale oprócz tego to jest prawdziwa sprawa. To znaczy ekonomia w najbliższej przyszłości musi się stać subdyscypliną ekologii. A jeśli ktoś tego nie chce ścierpieć, to mam wersję bardziej przyjazną, która mówi, musi zaistnieć polityczna ekologia, która by była wrażliwa na kwestie ekologiczne. Prawa natury muszą być wpisane do konstytucyjnych praw. I teraz powiem coś o sobie. Ja pyskuję czasami publicznie i w 2010 roku, kiedy dochodził do władzy prezydent, który miałem wrażenie, jak patrzyłem w oczy, że mnie zrozumie. Od tego czasu jakoś słabo mi idzie z tymi oczami.
I wtedy zaproponowałem mu publicznie, żeby, no ja wiem, że musi tą przysięgę złożyć i niech tam na końcu mu Bóg pomaga, chociaż ja bym wolał, żeby on pomagał, bo tak miałbym poczucia, że to on tutaj coś znaczy, prawda? No ale jak chce, to niech. Ale bardzo poważnie prosiłem, żeby może do tej przysięgi nie tylko się pochylał nad Polkami i Polakami, nad polską rodziną, co niech też zrobi, ale niech się pochyli też i przysięga na pokój światowy, na ochronę środowiska, na czystą wodę, zieloną trawę, na w ogóle cały wielki pakiet taki, który przed nami. No nie udało mi się, jak wiele rzeczy w życiu, więc będę czekał na, wypatrywał oczęd, które ze zrozumieniem mogą się odnieść, ale gwarantuję Państwu, że wcześniej czy później któryś prezydent któregoś kraju taką przysięgę złoży i szkoda, że nie było to u nas. Więc polityczne innowacje przede wszystkim polegają na tym i już są bardzo poważnie dyskutowane, że właściwie powinny być trzecie izby w parlamencie, gdzie młodzi ludzie zwłaszcza mieliby swoją izbę albo specjalną komisję, która miałaby prawa weta wobec uchwał. Może jeszcze inaczej Państwu powiem, to zwłaszcza jak się patrzy na niektóre parlamenty włoskie, gdzie średnia wieku, o ile się nie mylę, jest 69. Jakbym tam był, to by mnie kazali w krótkich spodenkach chodzić i po piwo biegać. I przepraszam, te staruchy, także w parlamencie w różnych krajach, jeszcze może inaczej, kwoty męsko-damskie też powinny być. Znaczy jest wiele do wyrównania między płciami, tu nie ma dyskusji. Ale proszę Państwa, wyzysk starszego pokolenia nad młodym jest przerażający. Przerażający. To, że wyprowadzono w kraju 300 czy 200 miliardów złotych do budżetów, które nie są odnotowywane, to jest coś, za co wy zapłacicie wcześniej czy później. Ale też są inwestycje w pewne rzeczy, które odnoszą się do tych środowiskowych kwestii. A więc izby młodych z prawem weta, to już jest dyskutowane w wielu krajach. Rozszerzenie prawa weta w inny sposób na prawa natury. Ogólnie bardzo potrzeba, by ta historia człowieka połączyła się z historią natury, żebyśmy nauczali nie tylko tak historii, jak się naucza coraz bardziej, że tam bitwy, które zresztą, jak pamiętacie, wygrywamy, coraz więcej tych bitew wygrywamy, ale żeby tam było coś o tym właśnie, jak w cyklu rozwoju ludzkości traktowaliśmy naturę. Nowinki edukacji uniwersyteckiej polegają na tym, że są nowe przedmioty, Anthropocene Governance, a więc o zarządzaniu w dobie antropocenu. Przedmiot nauczania obecny na wielu kierunkach. Chodzi o uwzględnianie nierównej dystrybucji, kontroli korporacyjnej władzy. Selektywne niszczenie przyrody ma być uwzględniane. Selektywne negatywne skutki dla słabszych grup społecznych muszą być w tym. I nowe pomysły na temat demokracji, zwłaszcza demokracja deliberatywna. A więc taka, w których ludzie sami przy obecności ekspertów decydują konsensusowo, co chcą w małych społecznościach czy w większych miastach. I całkiem nowa rzecz, Anthropocene Accountability, a więc rachunkowość antropocenowa, bo nagle się okazało, że nie można liczyć kosztów produkcji. Tu jest taka uwaga, że mówi się w tej literaturze, rynek i kapitalizm był dosyć dobry, żeby decydować o tym, co produkować, kiedy produkować, w jakiej skali i tak dalej. Natomiast kompletnie pomylił się co do rzeczywistych kosztów tego, co produkuje. Mit, że przyroda, natura jest bezkosztowa, że można z niej czerpać bez ograniczeń, po prostu legła w gruzach. I Unia Europejska w tej materii bardzo dużo ostatnio robi, trzeba się temu przyglądać. I w ogóle też oczywiście generalnie to filozofia nauki musi zrezygnować z tego człowieka, który jest w centrum uwagi i nie może dalej zakładać, że świat zewnętrzny jest jakąś stałą zewnętrzną, a przyroda jest tania i niewyczerpywalna. Prawo musi, tutaj długo bym mógł, chodzi o
zrównoważony rozwój. Pojawiają się w niektórych miejscach koncepcje, żeby już są, że rzeki, jeziora mają mieć takie same prawo jak ludzie i że te prawa trzeba potrafić bronić. Problem, który się tam pojawia, to jest moralność tego prawa, bo być może zajdzie po raz pierwszy taka konieczność, żebyśmy ratując planetę naruszyli fundamentalną zasadę prawa, że lex retro non agit, że prawo wstecz nie działa. Być może będzie musiało w pewien sposób zadziałać, żeby odkręcić pewne rzeczy, tak samo jak Państwo widzicie, no prawo zadziałało wobec oligarchów sowieckich, rosyjskich w różnych częściach świata i mer Londynu powiedział, że on wszystko im pozabiera. To bardzo ciekawe, bo ja nie wiem jeszcze, jaki paragraf wymyślą wstecznie, żeby im pozabierać, ale determinacja jest ogromna, prawda? Więc nie ma powodu, żeby determinacja w obronie planety nie była również ogromna i również nie naprawiono w sposób trochę nielegalny tego, co żeśmy pozornie legalnie zrobili. No dobrze, tu mógłbym długo, ja chcę Państwu tylko powiedzieć, że w tej chwili uruchamiam taki projekt, no wydawało mi się, że uruchamiam, zdaje się, bo właśnie mam teraz takie myśli kolejne, nie wiem, czy w tej sytuacji, jaka zaistniała i zresztą na dodatek wygraliśmy jakiegoś innego granta z Horizon, jest na to miejsce, ale niebawem będę przedstawiał taki projekt, który się nazywa Representing Silence 2.0, reprezentowanie ciszy czy milczenia. Otóż my w naukach politycznych bardzo ciężko pracowaliśmy z mizernymi skutkami nad teorią demokracji i reprezentacji politycznej, zadając sobie to pytanie, no a jak reprezentować te grupy, które są permanentnie milczące, wykluczone i tak dalej, i tak dalej. Wiemy o tym. Biedni, starsi, ludzie, którzy nie mają kapitału kulturowego, nie przebijają się do parlamentarnych tych i trzeba było na przykład pomyśleć, w niektórych krajach tak zrobiono, że pracownicy socjalni są oddelegowywani do tego, żeby w ogóle głos ludzi, którzy nie mają siły, żeby się przebić ze swoimi potrzebami, był słyszalny. No i oczywiście to jest wielkie pytanie i tu w politologii wszystko jedno. W demokracji zakłada się, że taką opcją defaultową jest zabieranie głosu. To hirschmanowskie voice, prawda, a nie exit jest najważniejsze. Jeżeli ktoś exituje się z narracji, z artykulacji własnych potrzeb, to tam są różne problemy związane z tym, że nie sposób reprezentować dobrze. Stąd na przykład w niektórych krajach pomysły, żeby głosowanie do parlamentu było obowiązkowe, jak w Australii i pod karą wysoką. Tak samo jak składanie podatkowych donosów na siebie, tak samo donosów na swoje preferencje polityczne. Ale no, milczenie przyrody czy zwierząt jest niesłychanie bardziej wymagające. Co to wymaga? Tak na wstępie sobie pomyślałem, nikt się tym nie zajmuje, że trzeba by przede wszystkim wiedzieć, a coraz więcej wiemy dzięki biologom, różnym specjalistom z nauk ścisłych, jak się zwierzęta komunikują, jak się przyroda w ogóle, także flora komunikuje. Się okazało, że drzewa się komunikują w pewien sposób, czego do niedawna nie wiedzieliśmy. No, bo mi ten minister rolnictwa nasz przychodzi do głowy, co to ostatnio się popisał, tym jak to ta kura, która nigdy świata nie widziała, to ona nie odczuwa, to jakaś niedorzeczność, ale to, przepraszam, nie będę o obecnie elitach władzy mówił w tej materii, bo wszystko, co tutaj mówimy dzisiaj, jest kompletnie dla nich nieznane, to znaczy oni by uciekli z tej sali albo tego, bo to obraża prawdopodobnie. A to jest, to znaczy my, oprócz tego, że my jako ludzkość nie reagowaliśmy na czas, to tych, których sobie wybraliśmy tutaj ostatnio, oni są szczególnie oporni na to, żeby w ogóle dopuszczać tą myśl. I oczywiście, i teraz niestety przez konflikt na Ukrainie trochę to wszystko się zaczyna, bo już Niemcy mówią, że nie zrezygnują, bo nie mogą, bo nagle otworzyły im się oczy. Ja też jakieś parę tygodni temu im proponowałem, że im podeślę dwa pociągi polskich licealistów, żeby w Bundestagu im powiedzieli, co należy myśleć o Putinie i
o rosyjskiej pokojowej tej, no ale dzisiaj przejrzeli na oczy, już wiedzą, ale nie o to chodzi, tylko konsekwencje tego są takie, że we wszystkich krajach europejskich będziemy dłużej spalać węgiel, wrócimy albo reaktywujemy atom, dlatego że po prostu nie będziemy korzystać przez pewien czas z gazu i z ropy rosyjskiej. No więc trzeba uczyć nowych zawodów, to znaczy takich zawodów, które byłyby w stanie nam mówić, co przyroda potrzebuje naprawdę. I to nawet nie tylko z perspektywy znowuż antropocentrycznej, to znaczy dla nas człowieka, żeby było dobrze, tylko co trzeba robić na tej planecie, żeby natura się była w stanie odnawiać, reaktywować i być. To sprzyja też człowiekowi, ale człowiek nie ma być w tym celem. Tu by chodziło nie tylko o to, żeby nauczyć tych nowych zawodów, chodziłoby o legitymizację ich statusu, najlepiej jako zawodów publicznego zaufania, takim jak są lekarze czy psychologowie i tak dalej, zapewnić im reprezentację polityczną, a docelowo nawet prawo weta, co nie jest łatwe, ale moim zdaniem absolutnie konieczne. Jak przekonać o tym, to już kolejne wyzwanie, zwłaszcza właśnie tych na tak zwanym biednym południu, to jest jeszcze większe wyzwanie. Proszę Państwa, ponieważ ja na oko mam mniej więcej 5 albo troszkę więcej kraków znany z tolerancji, więc może nadużyję. Tu miałem dłuższy wywód na temat tego, czym jest niepewność w naszych dzisiejszych czasach i jest ważną rzeczą i się łączy z tym. Ale nie będę długo o tym mówił, dlatego że nie mamy na to czasu, natomiast na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę z tej niepewności. Paradoks polega na tym, że niepewność nasza grupowa, zbiorowa i indywidualna, a więc i robota dla socjologów i dla psychologów, jest związana z tym, że żyjemy w ustroju demokratycznym. Demokracja, jak powiada nasz wybitny politolog Adam Przeworski od 50 lat w Nowym Jorku, demokracja to zinstytucjonalizowana niepewność. Najbardziej tą definicję demokracji lubię. To znaczy tyle, że demokracja jest ustrojem, w którym są stałe reguły gry. Na przykład ordynacje wyborcze, których się nie zmienia. Niepewność wyniku pod tą ordynacją. Raz mogą wygrać ci, raz ci. I na tym polega logika demokracji. Kiedy jest odwrotnie, że mamy pewność wyniku, a nie pewność reguł gry, no to jesteśmy z pewnością w, nie wiem, Kirgistanie zaryzykuje albo Tadżykistanie. Nic nie ma, mają dobrą kuchnię, tylko nie demokrację, prawda? I nieprzewidywalność. Więc monitorowanie w demokracji oznacza, że do publiczności dochodzą informacje z bardzo różnych źródeł. Mamy z tym ogromny problem dzisiaj w czasie tych różnych. Ale przede wszystkim chcę powiedzieć, że przez ostatnie kilka lat byłem w takim zespole London School of Economics i Hertie School of Governance w Berlinie, które miał uczcić, znaczy nie uczcić, ale wspominki o dziesięcioleciu od czasu śmierci Ralfa Dahrendorfa, to taki wybitny niemiecki i angielski polityk i politolog. I on w takim krótkim wywiadzie tuż przed śmiercią, jak go dziennikarz niemiecki zapytał, co by temu młodemu pokoleniu nauk społecznych chciał powiedzieć, to tak się chwilę zastanowił i później z całym takim przekonaniem powiedział tak. Pamiętajcie, świat jest skomplikowany. On jest bardzo niepewny, skomplikowany, interakcyjnie, przyczynowości i pewności nigdzie nie ma. Trzeba wysilać się i starać sobie z tym radzić. Jak pójdziecie na skróty i będziecie chcieli mieć pewność, to jest to prosta droga do autorytaryzmu. Tak? I oczywiście, że tak jest. To systemy niedemokratyczne, despoci tych naszych czasów radzą sobie z różnymi problemami, z niepewnością poprzez ukrywanie i chowanie głowy w piasek. Demokracja ze swej istoty jest obarczona dużą niepewnością. I tu jest taki ruch po prostu, czy wiele książek z pod tytułem Embrace Uncertainty. Zaakceptujmy, że żyjemy w niepewności,
nadszedł czas taki jakby uświadomionej niepewności. Jest wiele pomysłów na to, czy da się w ogóle przewidywać, co to jest to prawdopodobieństwo. Matematycy nas przekonują, że to takie kontrintuicyjne trochę pojęcie. Ale generalnie rzecz biorąc, warto pamiętać o tym, że żyjemy w niepewności i będziemy żyć w niepewności. Niektórzy odwołują się do pomocy historii. Notabene bardzo wielu historyków dzisiaj jest jakimiś takimi prorokami przyszłości. Tim Snyder, który jest znakomitym historykiem i napisał wiele rzeczy, które się odnosiły do historii, dzisiaj uważa tym, żeby co chwilę mówić o tym, co będzie za to. I jak się go dociśnie prywatnie czy to mówi, no widzisz, bo to jest tak, że my w historii odkrywamy wzorce. Jak te wzorce się powtarzają, to my z tego wyciągamy pewnego rodzaju nauki. Jak mu się mówi, ale Tim, nie przy ludziach, ale tak prywatnie ci powiem, to zakładasz, że to jest liniowy wzrost, że tu nie ma nic nowego, a świat taki nie jest. Przeceniamy kontynuację i trwałą liniowość, nie doceniamy zmiany i warunkowość świata, w którym żyjemy, i to jest wielki problem. I to ja będę pomału kończył. Ja tylko chcę powiedzieć tak, że wiele z tych problemów, które widzimy, różnych wyzwań, nie tylko antropocenowych, ale przede wszystkim my upatrujemy w tym, żeby technologia i automatyzacja załatwi nam tutaj sprawę. Problem i paradoks tego polega na tym, że umiejętności, które automatyzujemy, tracimy jako ludzie. No, klasycznym przykładem jest GPS. Ja jestem urodzony w Warszawie, przepraszam, żyję tam ponad 60 lat i proszę Państwa, poza tymi drogami, którymi jeżdżę, ja w tej chwili nie jestem... Tak, no miasto się zmieniło, to prawda. Mnie jako leciwemu też może nie tak łatwo to, ale ja się gubię. Gapienie się w GPS powoduje, że ja kiedyś byłem bardzo bystry w tym, żeby po drzewach, po domach, po tym odnajdywać się w tym. I chcę powiedzieć, i to jest jeden z wielu, wielu przykładów, w którym zastępują nas automaty. Powstaje zaklęty krąg, by lepiej przewidywać i radzić sobie z rzeczywistością. Polegamy na technologii, de facto abdykując z naszych umiejętności, co z kolei wtórnie pogłębia tą naszą problem. Tu jest długi wywód na temat tego, nawet eugeniki i tego, że niepewność, dewiacyjne, że powinniśmy przyzwalać, że zapewnianie pewności w taki prosty, mechaniczny sposób nie jest dla nas dobre jako gatunku. Że ludzie są i dostosowywali się do nowych okoliczności właśnie dlatego, że były błędy. Właśnie dlatego, że różnego rodzaju nieoczekiwane rzeczy nam się przytrafiały i musieliśmy się do nich dostosowywać. I dlatego mamy taką szeroką gamę możliwości dzisiaj. I dlatego jest ogromna, wielka waga eksperymentowania jako sposobu myślenia o rzeczywistości, żeby pilnować przyczynowości i nie mylić ją z korelacją, żeby zajmować się alternatywnymi przyszłościami i że w tym eksperymentowaniu to oczywiście jest jednocześnie zawarta akceptacja przyczynowości. Big tech, big data, wielki problem, wielkie zalety w wielu dziedzinach, w medycynie, w transporcie publicznym i tak dalej, ale jest jeden fundamentalny problem. To są piękne, wielkie narracje o tym, co się będzie wydarzać, ale one nadal nie potrafią nam powiedzieć, kiedy i jaki bank upadnie, kiedy będzie pożar i w jakim miejscu oraz gdzie będzie ta wielka powódź czy huragan. Potrafią jedynie ogólnie powiedzieć nam o tym, że to na pewno się wydarzy, tak jak wiemy, że następna pandemia też się wydarzy, ale nie wiemy w jakiej formie. Także to troszeczkę jest tutaj wielki zawód nad tym big data i big tech. I też trzeba powiedzieć, że nawet tam, gdzie wygląda, że to jest sukces, jak w genetyce, to niedawno wyczytałem w takim i sprawdziłem nawet w medycznych journalach, które mówią, że przy jednojajowych bliźniakach, a więc tam, gdzie genetyka jest, różnice genetyczne sprowadzone do zera, jeśli jeden z bliźniaków choruje na stwardnienie rozsiane, jest ile? 30% szansy, że drugi zachoruje. Nie 90, nie 95. Krótko mówiąc, to nie jest determinizm. Więc trzeba o tym pamiętać. I problem polega na tym,
że my zbyt długo czekaliśmy właśnie na takie wielkie, oświecające teorie czy dane, które by wszystko załatwiły, a trzeba było niedoskonale, ale wyprzedzać na podstawie tego, co... Proszę Państwa, chyba tu skończę, żeby pozostawić trochę czasu na pytania. Ja końcówkę, konkluzji mam tylko taką, żeby pamiętać i z wielkim znakiem zapytania pomyśleć o tym, czy to demokracja ma sobie radzić z tą odmianą kapitalizmu oraz czy to demokracja ma sobie w konsekwencji być tym, co zapobierze katastrofie na naszej planecie, czy też, i to jest, zawieszam głos, bo nie wiem, bo też w pandemii okazało się, że niekoniecznie demokratyczne kraje, bo gdy wyjmiemy poziom rozwoju i bogactwo krajów jako zmienną i popatrzymy na czysty wpływ, to nie jest już takie jasne, czy to naprawdę jest związane z demokracją. To może być związane z czym innym. Konieczna jest walka z politycznym uproszczeniem i simplicyzmem na wszystkich obszarach i także w tym, jak sobie radzić z antropocenem. Mamy wielki problem, który nie omówiłem, ale omawiam w innych miejscach, dominacji egzekutywy w demokracjach. Mianowicie to się stało nie dlatego, że są szarlatani, którym się marzy autokratyczne rządzenie, jak nie wymieniając w niektórych krajach Europy Wschodniej i Środkowej, ale dlatego, że świat tak przyspieszył, że siłą, a także ze względu na Unię Europejską i na to, że trzeba szybko podejmować decyzje. I tempo podejmowania decyzji powoduje, że parlament, bo inna ładna definicja demokracji brzmi, demokracja to ustrój celowo spowalniający podejmowanie decyzji. Dlatego mamy wetujące, mamy kontrolę i nadzór, mamy pierwsze czytanie, drugie czytanie, prezydent wetuje, tam gdzie istnieją prawdziwe trybunały konstytucyjne, trybunał konstytucyjny może zawetować i tak dalej, i tak dalej. Otóż świat poszedł dzisiaj, ruszył cywilizacyjnie i technologicznie w takim tempie, że parlamenty i sądownictwo jest nieadekwatne do tempa zmian i tylko władza wykonawcza może, i to widać także w demokracjach, nie tylko w tych miejscach, gdzie demokracje padają. No i wielkie pytanie, aż nie wierzę, że to co w punkcie piątym, że to mi przechodzi przez gardło, ale coraz bardziej się nad tym zastanawiam. Oczywiście możecie powiedzieć, stary pewnie głupieje na starość, to i pyta tak dziwnie. Ale czy powrót do prewencyjnej cenzury nie jest potrzebny? Znaczy w wielu rzeczach. Znaczy, czy my politycznie nie musimy zastopować na przykład pewnych wynalazków w biotechnologiach i robotyzacji, dlatego że wiemy i mamy naukowe dowody na to, że nie jesteśmy jako ludzie przygotowani, żeby mieć taką skalę robotyzacji i musimy, być może to, trzeba to spowolnić, krótko mówiąc, i można to zrobić tylko, że tak powiem, wolą polityczną, a nawet czymś, co będzie konfliktem politycznym z wielkimi korporacjami na przykład, prawda? I tak dalej. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Państwu bardzo. Pan profesor zachęcił do zadawania pytań. Jakie pytania się Państwu nasuwają? Proszę bardzo, ale chyba ja muszę dać mikrofon, tak? Okej. No to jak pan się tym zajmuje, to czy pan wierzy w to, że będzie kiedyś jakiś oddział albo coś, co będzie kontrolować technologie w tych wielkich korporacjach, kiedy oni tak naprawdę mają taki budżet, że mają prawników, adwokatów i się naprawdę z tego wybronią, więc w sumie ja uważam troszkę, że to jest tak, takim przegranym gruncie i zmierzamy do końca. Pani pytanie jest dobrze postawione i odpowiedź moja jest taka, że po pierwsze jedno, o czym tu mówię, to jest światła polityczne. Czasami brzmi jak oksymoron, ale się zdarza. Naprawdę, w Skandynawii, gdzie indziej, są światli ludzie w polityce.
ale przede wszystkim to jest o nas. To znaczy ja od pewnego czasu także w innych sprawach, które są bolączką naszego kraju, mówię: ludzie, przestańcie się koncentrować na obywatelskim proteście. Na przykład względem tej atrapy Trybunału Konstytucyjnego, który mamy, a skoncentrujcie się na proteście konsumenckim. Przecież zobaczcie, co teraz się dzieje, co dzieje się na tym świecie. Bo ja powiem tak, nie tylko Putin, nie tylko Facebooka, że tak powiem, bojkotuje. Bojkotuje od 25 lat Szwajcarię też. Słabo mi to do tej pory wychodziło. Nie jem czekolady Milka, nie latam Swisserem, nie kupuję tych scyzoryków i tak dalej, bo uważam, że to jest klasyczny kraj, który zrobił fortunę najpierw na różnych żydowskich złotach w czasie wojny, później prał brudne pieniądze całego świata, a do wczoraj nie chcieli, chcieli prać brudne pieniądze oligarchów. Natomiast co można zrobić? No, dokładnie to, co się w tej chwili dzieje. To oczywiście jest i polityczny, ale jest też nacisk. Ludzie na świecie nie kupują rosyjskich towarów. Kropka. Tak? I to samo z wielkimi korporacjami. Oni nie zrozumieją żadnej argumentacji o wartościach, o demokracji, o tym. Natomiast jak się nie kupi tego, to oczywiście, że zrozumie. Ja tak samo, no dobrze, nie będę, bo to już wchodzi w propagandę polityczną, ale na przykład ja od 5 lat, 6 nie tankuję na pewnej stacji benzynowej, ponieważ jestem świadom tego, że tankowanie na tej stacji, jak zostawię tam 5 zł na litrze, to 1 złotówka pójdzie do złoczyńców politycznych i naprawdę do mnie do domu na pewnym przyjęciu wszystkim kazałem wyłożyć portfele i powiedziałem, jak zobaczę kartę Vitae, to won mi z domu. Tak? Mam prawo? Mam. Chcecie kupować na Orlenie? Kupujcie, ale nie będziecie mojego dobrego wina pili. Tego z Marlboro nie daję, bo... Tak, ale... Więc wie pani, ma pani absolutnie rację. To jest wielki problem, ale ten problem naprawdę jest bardziej w naszych rękach i mówię, nie tak, żeby się unosić wartościami, tylko po prostu zorganizować się i nie kupować pewnych rzeczy. Czy mamy jeszcze jakieś pytanie? Ja mam takie pytanie odnoszące się do historii. Rozumiem, że jak gdyby pan profesor kwestionuje linearność historii, czyli co nam zostaje? Teoria chaosu? Nie, dlaczego? Nieprzewidywalność. Przepraszam, ja powiem na podstawie czego moje pytanie. Tydzień temu nikt z nas, nawet tutaj siedzących, a myślę, że przede wszystkim polityków, nie przewidywał, że będziemy w tym punkcie, jeżeli chodzi o sprawy polityczne, geopolityczne i tak dalej. I myślę, że w historii świata, nawet nie Polski, tylko świata, nie było takiego momentu, takiego skrzyknięcia się społeczeństw, ludzi, po prostu ludzi, obywateli. I dlatego się zastanawiam, co nami tak naprawdę, co nami kieruje. Czy to, wracając do też szerokiego pojęcia antropocenu jako epoki człowieka, czy to przypadkiem też nie jest tak, że to, co się w tej chwili dzieje, jest takim elementem może samoleczenia się Ziemi, mówiąc bardzo szeroko? Tu wiele wątków, o ile dobrze próbuję ogarnąć. Pierwszy był o tej liniowości. No to tu mam odpowiedź taką, proszę Państwa, no argumenty są chyba bardzo poważne. To znaczy, jeżeli ktoś by traktował liniowo czas, że to co i taką teorię modernizacji, czy jakiegoś funkcjonalizmu, który to w Ameryce Łacińskiej to krytykowano w latach 60., że no wy tam na tych peryferiach to jesteście tacy jak my tutaj w centrum, w rozwiniętym świecie zachodnim, ale trochę opóźnieni. Jak wszystko pójdzie dobrze, to wy za 30 lat będziecie tam, gdzie my dzisiaj jesteśmy. No i teraz mamy dwa problemy z tym. Pierwszy jest taki, że jak się patrzy w dłuższej perspektywie czasowej, nie na czas, patrzymy na czas liniowy i patrzymy na czas takich kulturowych wynalazków. I co my widzimy? Kim my dzisiaj w tej Europie jesteśmy? Jak pisano konstytucję
do Unii Europejskiej, za którą Valéry Giscard d'Estaing był odpowiedzialny tam, nie wiem, 20 lat temu, to wymieniono trzy rzeczy, co jest podstawą i zresztą ku oburzeniu lokalnych nie było tam czego innego. Wymieniono trzy rzeczy. Grecką myśl demokratyczną, jurysprudencję i prawo rzymskie i wartości oświeceniowe. I teraz patrząc na to, gdybyśmy... Są nowe historyczne książki, które próbują nam mówić, że tam między V a XII, XIII wiekiem też się coś ciekawego działo, ale tak naprawdę my dzisiaj mamy dużo więcej wspólnego z tym, co 25 wieków temu Grecy zaproponowali i co 20 wieków temu mniej więcej Rzymianie zaproponowali, prawda? Niż to, co się działo dużo bliżej nam historycznie. Więc liniowość w takim rozumieniu to nie bardzo. No. Ja rzeczywiście się bardziej czuję z Platonem, Arystotelesem, nie wiedzą o tym, ale związany niż z tymi, którzy gdzieś tam, zwłaszcza w Europie, prawda? Bo my też nie zdajemy sprawy, że w tych wiekach na przykład 9, 10, 11, 12 to gigantyczna, fantastyczna kultura islamu kwitła ze wspaniałą medycyną, wspaniałą matematyką i prawie, które wtedy wiedziało, co to jest niepoczytalność umysłowa, wiedziało, co to jest kobieta ciężarna i jeszcze parę innych drobiazgów, które wykluczały z odpowiedzialności prawnej. I znowuż, to jest jedno. A drugie, jeśli chodzi o liniowość, coś chciałem jeszcze mądrego powiedzieć, ale umknęło mi, może sobie przypomnę. Ale te inne wątki dotyczyły już czego innego i prawdę powiedziawszy nie pamiętam. Przewidywania. Aha, o Ukrainę. No to tu mam odpowiedź taką, że rzeczywiście no, źle wyglądamy z tym przewidywaniem. Ja tu miałem akurat, nie zdążyłem. Z tym przewidywaniem źle wyglądamy, bo i to nie tylko teraz. Proszę spojrzeć na XX wiek. Właściwie wszystkie najważniejsze rzeczy, które się zdarzyły w XX wieku były kompletnie nieprzewidziane. Słynny list Lenina, który jak jechał, oczywiście bogostrasznie carat gnębił jakimś pociągiem do Szwajcarii, chyba to był początek XVII albo końcówka XVI roku, jest taki słynny list, w którym mówi, trzeba sobie tę rewolucję odpuścić, bo to kraj głupi, chłopski, zacofany i na razie dajmy sobie z tym spokój. I już parę miesięcy później, co prawda nie rewolucja, zamach stanu, ale chwilę potem pojawia się w cywilizowanym kraju, nie do wiary, kraju Beethovena, Goethego i tu mógłbym przez pół godziny tego, Adolf, prawda? Adolf, który kompletnie, i to rzeczywiście jest tak, to nieprzyjemne jest. To nie było tak, że to złapał za twarz i coś zrobił w swoim imieniu, to naród go poparł w tym wszystkim, dał się uwieść takiej demagogii, kompletnie nieprzewidywane. Nadal możemy czytać sobie te wypowiedzi z końca lat 20., początku 30. wielkich biznesmenów niemieckich czy innych. A tam przygłup, demagog, zaraz ten niech pokrzyczy, my go załatwimy. Nie załatwił. I to samo można powiedzieć, i tu możemy się unieść dumą, Solidarność i obalenie komunizmu. No do ostatniej chwili przecież są też prezydent Amerykańskiego Stowarzyszenia Nauk Politycznych w 1988 roku wygłosił słynne przemówienie na temat tego, jak to świat jest podzielony prawie na zawsze na te dwa wielkie obozy, strategiczną grę i tak dalej. Więc no, mamy problem i dlatego, kiedy tak, może nieudanie, ale próbowałem przekonać, że trzeba się pogodzić z niepewnością i oczywiście są sposoby, tu pomijałem, to jest taka teoria Tetlocka na temat tych zwanych super forecasters, jak to robić, żeby być lepszym przewidywaczem niż normalnie, to my po prostu musimy nad tym pracować. Ale to są kroki takie bardzo ważne. Po pierwsze, zrobić te założenia o niepewności, że świat jest niepewny, że jest skomplikowany, tak jak mówił Dahrendorf, i tylko w taki sposób probabilistyczny do niego podchodzić, rysując różne scenariusze, alternatywy po prostu pewnego rodzaju, ale to, co teraz się wydarzyło, to wielu ma popiół na głowie swojej, bo ja też, no bez bicia się przyznam, ja dopuszczałem myśl, że on tam będzie próbował te tak zwane republiki Ługańską i Doniecką jak gdyby
spacyfikować bardziej, czy uznać je, czy może gdzieś tam potupię nogami wokół Krymu, ale to, co się stało, jest przerażające. Ale przerażające jest jeszcze to, że teraz dochodzą te informacje, że to kompletnie jest dla niego zaskoczenie i dopiero ci, co mówią, że to szaleniec, to nieprawda. Ale szaleństwo teraz może się dopiero pojawić, jak mu nie wychodzi, bo on jest nieprzyzwyczajony do tego, prawda? Jeszcze tutaj ten Baćka, który też się rwie, żeby się mu podlizać, który jest, można mieć nadzieję, że jest na tyle cwaniakiem, że jak wyczuje, że to nie idzie tak, jak trzeba, to się wycofa. Ale to nie ma takiego wielkiego znaczenia. Znaczy, krótko mówiąc, tak, no, to jest do ponownego przemyślenia i ja też muszę powiedzieć, że jeszcze 2-3 tygodnie temu to tak w jakiejś tam audycji nawet mówiłem, dobra, spokojnie. Patrzcie lepiej na to, kto teraz ugrywa na giełdach, co się dzieje na wielkich transferach pieniędzy i czy przypadkiem ten ukochany sektor zbrojeniowo-przemysłowy Ameryki nie szykuje kolejnego rewizji tego, jak powinien się zachowywać. No, nie wiem, czy się, może to też, ale na pewno mieli rację. Znaczy mieli rację, że się szykował do wojny. Nie mamy na to rady, ale znowu, i wracam do poprzednich pytań, no to chyba w tej chwili ludzie tego się... Sam hakerzy, prawda, rzucili wszystkie swoje intratne roboty i oni, ja nie jestem kompetentny, żeby wiedzieć dokładnie, do czego oni jeszcze mogą mu się dobrać, bo tam ten jacht czy coś, prawda, no ale już te poblokowanie wszystkich możliwości po prostu najnormalniejszego funkcjonowania, to w dłuższym okresie jest coś bardzo ważnego, bo moim zdaniem teraz to już zaszło tak daleko, że trzeba... Nie chcę, bo to cynicznie zabrzmi, tak? To wygląda na to, że militarnie Ukraina padnie. Tu trzeba prawdopodobnie się szykować na taką wersję titowską czy afgańską, takiej długiej wojny miejskiej czy niemiejskiej partyzantki. Niestety też fatalnie to zabrzmi. Będą musiały dzieci wielkiej Rosji umierać, no. I jak się to skumuluje po roku czy w jakimś czasie, to część tej armii, tylko część tej armii wraz z częścią oligarchów może go usunąć od władzy. Przy czym wszyscy się boją też, bo nie wiedzą, kto przyjdzie po. To był czasami taki argument, że Putin jaki jest, taki jest, ale przynajmniej jest przewidywalny. No właśnie ta teza upadła. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zadać pytanie? W takim razie w imieniu wszystkich jestem przekonana, serdecznie dziękujemy za fantastyczny dzisiaj wykład. Brawa dla Pana Profesora. Dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję raz jeszcze.